ta druga niedziela Adwentu wprowadza nas w taki inny aspekt tego okresu przygotowania na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Znowu nie mamy, można by powiedzieć, tej atmosfery adwentowej tak widocznie ukazanej, tej atmosfery rozumianej jako zbyt płytko, jako takie oczekiwanie wyłącznie na przyjście Pana Jezusa jako słodkiego dziecięcia. Ta dzisiejsza Ewangelia mówiąca o świętym Janie Chrzcicielu pokazuje nam jak najdobitniej, że Chrystus przyszedł po to pomiędzy ludzi, ażeby cierpieć dla nich, ażeby ich odkupić, ażeby zamieszkać pośród nich jako najlepszy przyjaciel, który jest w stanie ponieść grzechy całego świata i jest w stanie je odkupić. Postać świętego Jana Chrzciciela to jest taki głos, który nam ukazuje, jak wiele trzeba walczyć, jak wiele trzeba cierpieć i modlić się, ażebyśmy doznali zbawienia. Święty Jan Chrzciciel jest ostatnim prorokiem Starego Testamentu, ale też kimś więcej niż tylko prorok, bo jest tym, kto bezpośrednio przygotowuje misję Chrystusa, misję publiczną. Pan Jezus od samego początku musiał się skupić na tym, co najważniejsze, a więc okres nauczania trwał u niego zaledwie 3 lata, przez większą zdecydowaną część życia przygotowywał się na ofiary. Dlatego było jak najbardziej na miejscu, żeby pojawił się wielki prorok, wielki pochódnik, który będzie już tym ostatnim przepowiadającym, przeorującym umysły i serca ludzkie i jako ostatni wielki święty będzie zapowiadał już bezpośrednio przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. I na przykładzie tego wielkiego świętego widzimy, że nie sposób nieomal przesadzić w pokucie, nie sposób nieomal przesadzić w modlitwie, w wyrzeczeniu i w ubóstwie. To wszystko nie jest dla każdego z nas, nie każdy chrześcijanin ma za zadanie żyć tak bardzo skromnie, tak w tak wielkim zapomnieniu, w tak wielkim bóstwie jak święty Jan. Niemniej jednak jego postać pokazuje nam, jak bardzo wiele trzeba, ażeby być świętym, ażeby być godnym przyjścia Pana. Święty Jan oczywiście miał za zadanie przygotowanie Chrystusa i dlatego od samego początku jego związek z naszym Panem jest szczególnego rodzaju, który będąc jeszcze w łonie świętej Elżbiety, mieszkając pod jej sercem, spotyka swojego Zbawcę, którego przyniosła mu Maryja Niepokalana, spotyka tego, który przeleje za niego krew. I oto będąc jeszcze w łonie, ma radość z przyjścia Zbawiciela i jego grzech pierworodny zostaje zniesiony, zostaje zmyty i odkupiony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy zatem szczególny przywilej, ale też ogromną konsekwencję, z jaką święty Jan Chrzciciel szedł drogą swojego powołania, szedł drogą, która była szczególnego rodzaju. Widzimy też, że to przygotowanie miało taki nawet charakter ludzki. Wielu z uczniów świętego Jana Chrzciciela, którzy razem z nim wybrali drogę pokuty, którzy szli za nim, przyłączyło się później do Chrystusa i stało się apostołami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Można zatem rzec, że święty Jan wykonywał w pewnym sensie taką robotę przygotowawczą, tak żeby Pan Jezus mógł przyjść i skupić się na tym, co najważniejsze, na swoim nauczaniu publicznym i na męce pańskiej. Też Pan Jezus Chrystus wybrał sobie świętego Jana. Bóg wybrał świętego Jana jako tego, który wskaże nam drogę, jak drogę doskonałości życia Bożego, drogę, jak najlepiej służyć Bogu. To funkcję święty Jan oczywiście wykonywał całkowicie w poświęceniu Panu Bogu, w posłuszeństwie Jemu. Jednocześnie był on w cieniu Matki Bożej, można rzec, bo ta, która przyniosła mu Zbawcę, Zbawiciela, Maryja Niepokalana, była tą, która posiadała wszystkie te cechy świętego Jana w sposób szczególniejszy, bo ona również przygotowywała Chrystusa, przyjście Chrystusa, również ona miała taką funkcję
innego rodzaju, nie publiczną, ale jednak ważniejszą przygotowania się i ludzi wokół siebie na przyjście Zbawiciela. Zatem jej samo życie i samo niepokalane poczęcie już było takim przygotowaniem i całe jej życie konsekwentnie było wypełnieniem woli Bożej, było spełnieniem tego, czego Pan Bóg od niej żądał. Stąd też to wielkie święto, które od pierwszych wieków obchodziliśmy, obchodzili chrześcijanie katolicy najpierw na wschodzie, później również na zachodzie Europy Wschodniej, łacińskim chrześcijaństwie. Ile trzeba wycierpieć, ażeby być godnym zbawienia. Nie będzie to być może takie cierpienie, jakie stało się udziałem świętego Jana. Być może nie przytrafi nam się w męczeństwo, tak jak świętemu Janowi. Niemniej jednak musimy mieć w sobie ten ogromny radykalizm i zdecydowanie, żeby zerwać z grzechem, żeby walczyć z grzechem. Nie już wtedy, gdy pokusa nadchodzi, ale żeby być przygotowanym wcześniej poprzez pokutę, poprzez odmawianie sobie napoju i pokarmu, poprzez długie, żarliwe modlitwy, także żebyśmy byli gotowi na przyjście pokusy, żebyśmy nie zostali zaskoczeni przez to, co gdy już przychodzi, jest trudne do zwalczenia. Niech zatem święty Jan będzie naszym patronem, byśmy ten adwent dobrze spożytkowali, żebyśmy nie dali się przytłoczyć tej takiej powierzchownej radości dzisiejszego pseudo-adwentu, żebyśmy zdali sobie sprawę, że przychodzi do nas sam Król z nieba, że przychodzi do nas Ten, który jest Zbawcą, który chce dać nam wszystko i bez którego jesteśmy nic bardziej, bez którego nasze życie jest już w tej chwili porażką, jest przygotowaniem na wieczne potępienie. Łącznie z Chrystusem, naszym Zbawcą, możemy uciec przed wiecznym potępieniem, możemy zbawić duszę nas samych i duszę tych osób, których Pan Bóg być może przeznaczył na naszej drodze, byśmy w ich zbawieniu pomogli. W imię Ojca i Syna, na Świętsze Serce Pana Jezusa. Pokochane serce Maryi.